wdarli się do bloku ministra zdrowia. Policja przekazuje materiały prokuraturze. Policja przekazała do prokuratury materiał dotyczący wdarcia się grupy osób do bloku, w którym mieszka minister zdrowia. Policja przekazała do prokuratury materiał zebrany w sprawie wdarcia się grupy osób do bloku, w którym mieszka minister zdrowia Adam Niedzielski, poinformowała stołeczna komenda. W zależności od oceny prokuratorów policja będzie prowadzić dalsze czynności w tej sprawie. Zastępca rzecznika stołecznej policji Rafał Retmaniak poinformował PAP, że warszawska policja w piątek przed godziną 20 otrzymała zgłoszenie od ministra Niedzielskiego o tym, że pod jego miejscem zamieszkania zebrała się grupa osób, które zachowują się wobec niego natarczywie. Kiedy na miejsce zdarzenia udali się policjanci, te osoby już się oddaliły. Cały zebrany materiał, wszystkie okoliczności w tej sprawie zostały przekazane do prokuratury celem oceny prawnokarnej, powiedział PAP Retmaniak. Wyjaśnił, że w zależności od oceny prokuratury policja będzie prowadzić dalsze czynności. Portal TVP Info podał w sobotę, że kilkanaście osób naruszyło prywatność ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, wdzierając się do bloku, gdzie znajduje się jego prywatne mieszkanie. My wiemy dokładnie, gdzie on mieszka. Pierwszego będziemy tutaj, nie raz, nie dwa, miał grozić jeden z mężczyzn. Jak ustalił portal, do incydentu doszło w Warszawie na jednym z osiedli, gdzie znajduje się prywatne mieszkanie ministra zdrowia. Z nagrania umieszczonego w mediach społecznościowych wynika, że grupa kilkunastu osób poznała prywatny adres Niedzielskiego i zaczaiła się przed blokiem, podali dziennikarze. Kiedy pod mieszkanie podszedł minister, wówczas kilka osób podbiegło do niego, napisano na portalu. Dlaczego jesteśmy tak traktowani? Miał zwracać się do ministra jeden z mężczyzn. Intruzi weszli do bloku i wbiegli na piętro, na którym mieszka minister. Tam również próbowali zadać mu pytania, podążając aż pod same drzwi prywatnego mieszkania. Incydent był przez nich nagrywany, podał portal TVP Info.